Dom Marii i Władysława Witków w Królowej Górnej już stoi. Jeszcze nie otynkowane, jeszcze obejście nie gotowe, ale rodzina jest już na swoim. To dobrze, bo w marcu, kiedy pożar zniszczył ich dom, wydawało się, że długo nie będą mogli mieszkać razem. To wtedy zdecydowali, że odbudują tylko jedną izbę, byle taniej i byle szybciej. I przypomnijmy, że kiedy byliśmy tu w połowie kwietnia, to stały zaledwie mury i wylana była płyta stropowa. Dziś można tu mieszkać. To zasługa pracowitości pana Władysława, który ciągle przy domu się krząta i pomocy całej wsi. Przynajmniej nie musimy się szternać do góry. Tam, gdzie my mieszkamy, u córki, to po schodach nie mogliby Mariusza wyprowadzić. Starsze małżeństwo opiekuje się niepełnosprawnym 37-letnim synem. Mieszkanie ciasne, ale własne, to dla nich wielka ulga, bo teraz zajmowanie się chorym dzieckiem nie jest już takie trudne. Strażacy też przecież pomagali. No i sołtyska najwięcej, bo ona najwięcej tu przyjeżdża od samego początku i do tej pory. No i wójt i łazienkę za starostwa zrobili. I sąsiedzi, no i wszyscy. Zorganizowałam zbiórki pieniężne od mieszkańców, którzy bardzo chętnie dawali. Później zwróciłam się do przedsiębiorców, którzy też udzielili bardzo dużo mi pomocy i wsparli mnie. To dzięki zaangażowaniu tych wszystkich ludzi dobrej woli, okolicznych przedsiębiorców i Fundacji Beskidzkie Więzi, 4 miesiące po pożarze rodzina mieszka w nowym domu. Brakuje nam jeszcze tego ganku, żeby my sobie ten ganek dobudowali, bo zawsze tam jest coś schować. Buty czy jakąś szapę wyniesie taką na zimowe ubrania czy na coś. Budową ganku zajmie się pan Władysław, który nie ukrywa, że przydałaby się pomoc, bo ze zbiórki, jaką zorganizowano we wsi, został tylko 1000 złotych. A za to nie kupi się ani blachy, ani ocieplenia czy izolacji. Dlatego tu nadal bardzo angażuje się wiejska społeczność. To są ludzie bardzo tacy, jakby powiedzieć, dobrzy, spokojni. Oni sami się nie zwrócili o pomoc. Oni by się nigdy nie zwrócili, bo oni na tyle mają w sobie tej ambicji i tego, że ile mogą, na tyle się starali. Rodzina Witków nadal potrzebuje pomocy, ale nie chce o tym głośno mówić, bo i tak jest wdzięczna za to, co do tej pory otrzymała. Swoimi siłami, ile mogli, to tyle robili, bardzo dużo wkładu dali. Uważam, że te pieniądze, które myśmy zebrały, to jest, tak by powiedzieć, kropla w morzu. Dużo, dużo od siebie musieli dać, zrobić, pomocy dużo ludzkiej, rodzinnej bym powiedziała, bo tam może ze wsi też pomagali z początku, ale później rodzina wpłynęła na to, żeby jak najwięcej pomóc i jak najwięcej zrobić. Jeszcze teraz ten ganek, który jest tak bardzo potrzebny. Jeżeli ktoś chce pomóc, to może kontaktować się z sołtysem wsi Królowa Górna. Takim ludziom warto pomagać.